O Auschwitz. Historia obozu Auschwitz jest niezwykle złożona. Łączył on dwie funkcje: obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady. Nazistowskie Niemcy prześladowały w nim różne grupy ludzi, a kompleks obozowy nieustannie rozbudowywano i przekształcano. W podcaście o Auschwitz. Mówimy o historii obozu oraz o naszej współczesnej pamięci o tym szczególnym miejscu. 15 lutego w Muzeum Auschwitz odbyła się polska premiera filmu Strefa Interesów w reżyserii i ze scenariuszem Jonathana Glejzera. Film opowiadający o rodzinnym życiu komendanta obozu Auschwitz Rudolfa Hessa otrzymał Grand Prix na festiwalu filmowym w Cannes, a także został nagrodzony dwoma Oscarami. Po projekcji odbyła się dyskusja z twórcami, której moderatorem był dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr Cywiński. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać twórców filmu, którzy tutaj przyjechali na tą polską premierę. Pana Jonathana Glezera, reżysera filmu, pana Jim'a Wilsona, producenta, pana Chrisa Oddy, scenografa, a wiemy, że będziemy już o tym pewnie mówili, scenografia odegrała ogromną rolę i dwóch współproducentów, panią Ewę Puszczyńską i Bart Karańskiego. Na początek chciałbym oddać głos Jonathanowi na parę uwag wstępnych, a później będziemy rozmawiać. Dziękuję, że są Państwo tutaj dzisiaj z nami. Podróż związana z tym projektem trwała 9 lat. Zaczęło się tak naprawdę od pewnego rodzaju impulsu, aby podejść do tego tematu. Nie byliśmy pewni, w jakim kierunku zmierzamy i jakie jest nasze podejście. Przyjechaliśmy odwiedzić muzeum, poznaliśmy doktora Cywińskiego i kilku jego kolegów historyków, niektórzy z nich są tutaj dziś wieczorem, i rozpoczęliśmy bardzo rygorystyczny proces badań, który obejmował uzyskanie pozwolenia na dostęp do tutejszego archiwum. Zatrudniliśmy dwóch badaczy, aby przeszukiwali archiwa i zbierali informacje na temat wszelkich wzmianek w relacjach ocalałych o rodzinie Hesów. I oczywiście tak się stało. Zebrali fragmenty informacji i film został zbudowany pod wieloma względami z tych właśnie fragmentów. Oczywiście każdy z nas dużo czytał. Kluczową dla naszego projektu książkę napisał dr Piotr Setkiewicz, Prywatne życie SS-manów z Auschwitz. Ona dała nam bardzo ważny wgląd w badany przez nas temat. Ożywiła realia miejscowych polskich dziewcząt, typowo zatrudnianych w rodzinach i domach SS-manów stopniowo zaczął tworzyć się obraz tego, jak ci ludzie normalizowali to, co robili, aby żyć tak, jak żyli, co oczywiście było w istocie centrum naszego zadania. Dziewięć lat na zrobienie filmu to jest coś niezwykle długiego. Na ogół, kiedy powstają jakieś filmy czy tego typu projekty o Auschwitz, to przyjeżdża ktoś z praktycznie dokończonym scenariuszem, tak żebyśmy rzucili okiem, wydali jakąś decyzję quasi-administracyjną, że mogą coś, nie wiem, w środku nie mogą kręcić, wiadomo, ale że możemy jakoś współpracować. Są zdumieni, jeśli mówimy, że film ma tyle niedociągnięć historycznych, że raczej nie będziemy chyba współpracowali. A tutaj pamiętam naszą pierwszą rozmowę, kiedy powiedziałeś, że, że tak naprawdę jeszcze nie wiesz, jaki to będzie film, nie jesteś do końca przekonany, o czym tak naprawdę, znaczy, ja, ja chciałem właśnie ten content zrozumieć, żeby, żeby zacząć rozmawiać, a, a, a ty powiedziałeś, że to jest za wcześnie na content, po to rozmawiamy, że, że właśnie chcemy się dowiedzieć. I takiego filmu nie pamiętam, no nigdy, żeby coś takiego się wydarzyło, że chodzi człowiek, który ma wrażenie, że chce ten temat dotknąć, jeszcze zupełnie nie wie jak i przychodzi żeby rozmawiać na samym początku to, to, to się, to się nie, nie zdarza potem musiałeś na pewno bardzo długo dochodzić do tego co chcesz powiedzieć co chcesz pokazać czym chcesz lu ludzi poruszyć czy mógłbyś trochę o tym dojrzewaniu tego projektu opowiedzieć it starts with a feeling it always starts with a feeling and then really you're trying to understand what that feeling Zaczęło się od uczucia. Zawsze zaczyna się od uczucia, a potem tak naprawdę próbujesz zrozumieć, jakie to uczucie. Niekoniecznie dlaczego się pojawiło, ale co to uczucie oznacza i jak najlepiej je wyrazić. Film staje się rodzajem konstrukcji, która ma zaprezentować to uczucie. Z pewnością jest to dla mnie na początku bardzo abstrakcyjny proces i tak naprawdę zaczynam dzielić się tymi impulsami z moimi współpracownikami. Chrisem Odim, z którym współpracuję od dawna jest scenografem, i wspaniałym przyjacielem, który zbudował dom i ogród i wszystko, co widzieliśmy w tym filmie. I Bartkiem Rańskim, to kolejny wspaniały przyjaciel, który tak naprawdę przeprowadził dla nas ogromną ilość badań. Był swego rodzaju producentem badawczym, działającym tak naprawdę lokalnie i oczywiście zbudował dla nas wiele ważnych relacji, które pozwoliły nam nakręcić tutaj ten film. Kręcenie tego filmu tutaj było niezwykle ważne. Ewa Puszczyńska i Jim Wilson to dwoje producentów. Ewa jest polską producentką i jak Państwo wiedzą, ogromnie pomogła nam w całej naszej fizycznej produkcji, tego co zrobiliśmy. I Jim Wilson, który jest moim producentem od ponad 20 lat. Rozpoczęliśmy ten proces razem i nadal idziemy tą drogą. Odpowiadając na pytanie, kiedy po raz pierwszy tu przyjechałem, bardzo wyraźnie odczułem to miejsce i poczułem, że film musi opowiadać właśnie o tym miejscu. Musiałem także w pewnym sensie zatrzeć granice pomiędzy wtedy i teraz. Tu i tam. Innymi słowy, było to coś, co w jakiś sposób wydawało się bardzo żywe w filmie, który dawałby poczucie czasu teraźniejszego. Nie coś, przed czym moglibyśmy się zabezpieczyć, bo to było wydarzenie, które miało miejsce tyle i tyle lat temu, ale raczej staraliśmy się to pokazać jako coś, co wciąż jest w naszym świecie i wciąż jest w nas, jako ludziach. Nie anomalia, nie coś, co wydarzyło się raz i nie może się powtórzyć. Bardzo ważne było opowiedzenie historii o ludzkiej zdolności do przemocy, o tym miejscu i znaczeniu tego miejsca. Od początku czułem to bardzo, bardzo mocno, więc myślę, że wszystko, co widać w filmie, wynika właśnie z tych impulsów. So I think, I think somehow this, everything you saw in the film sort of came from those, those na pewno, tak jak już mówiłem, ogromną rolę stanowiła scenografia. Od wczesnych lat 90. w samym miejscu pamięci już filmy fabularne nie są kręcone i to jest zasadą. No więc trzeba było odtworzyć odtworzyć tuż obok, czyli w zasadzie we właściwym miejscu, ale odtworzyć. I no nasi historycy dostawali setki pytań może nawet to szło już w tysiące, mailami, rozmowami, telefonami, smsami i tak dalej, grubość muru, wysokość muru, pływalnia, rozmiar, jakie drzewko, czy ten model radia na półce, czy inny model radia, czy on już wtedy był wyprodukowany, czy jeszcze nie, to graniczyło w pewnym momencie z jakimś precyzja granicząca z obłędem, jeśli wolno mi zupełnie szczerze powiedzieć, bo, bo nikt nigdy tak, tak, tak szczegółowo po prostu nas nie wypytywał. W pewnym momencie pamiętam, jak doktor Setkiewicz się ze mną spotkał i powiedział, słuchaj, oni się mnie pytają, czy na tak zadane pytanie przez Hessa jego żona mogła odpowiedzieć w ten sposób. A skąd ja mam wiedzieć? Na, na każdym etapie to była ta chęć znalezienia precyzji i w scenografii to odegrało gigantyczną rolę. Skąd ta potrzeba aż takiej pewności rekonstrukcyjnej, żeby, żeby to przekazać? To jest pytanie do, 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 do Chrisa, oczywiście. To oczywiście bardzo dobre pytanie. Chciałem, tak jak powiedział Jonathan, w pewnym sensie podkreślić poczucie teraźniejszości i poczucie bliskości. Kluczem było dla mnie, aby jak najwięcej szczegółów było absolutnie prawdziwych, przynajmniej zbudowanych na prawdzie, aby powstał szkielet, który sprawi, że odbiorca odczuje znaczenie tego, co pokazujemy. Nigdy tak naprawdę nie dowiemy się, dlaczego Hedwig wybrała to, co wybrała w swoim ogrodzie. To było dla mnie kluczem do zrozumienia, co naprawdę zrobiła, jakie kierowały nią impulsy. Co ją skłoniło do stworzenia tego ogrodu takim, jakim był? Informacje, które posiadałem, pochodziły oczywiście ze zdjęć lotniczych, wykonanych z wysokości 20 tysięcy stóp nad ziemią przy różnych warunkach pogodowych, ale też wszystkiego, co muzeum było mi w stanie dostarczyć. Pamiętam jeden kluczowy moment, kiedy byłem prawdopodobnie jeszcze bardziej irytujący niż zwykle, prosząc o kolejny dowód. Czego tak naprawdę szukasz? A ja nie umiałem odpowiedzieć na to pytanie, więc powiedziałem, Szukam jakiegokolwiek obrazu z koniem. Myślałem, że to zarzuci sieć tak szeroką, że mógłbym zebrać w niej jeszcze więcej informacji. Miałem wgląd nie tylko w to, co znajduje się w ogrodzie, ale też to, co znajduje się za murem. Oczywiście w filmie nigdy się tam nie znajdujemy, ale słyszymy to, co się tam dzieje. Wiele zebranych informacji zbudowało tą atmosferę. Trzeba wcielić się w te postacie. To było bardzo trudne, ale trzeba było poznać ich jako ludzi. Aby zrozumieć, co chcieliby mieć na swoim stoliku z boku łóżka i tak, jak mogłaby wyglądać ich kuchnia. Mieliśmy oczywiście relacje, jak powiedział John, życie prywatne w Auschwitz. To oczywiście były relacje z pierwszej ręki dziewcząt, które sprzątały dla nich domy. Było to bardzo dobrze opisane, ale cały czas czułem, że musi być coś więcej. I gdy tylko coś z tego zrozumiałem, chciałem dowiedzieć się więcej, bo chciałem, żeby było to jak najbardziej archeologiczne. Tak, i to, i to bardzo, bardzo czuć, i powstał film pod wieloma względami unikatowy. Film, który też był unikatowy przez sposób jego kręcenia, no bo dom jak dom, małe pokoje w środku, gdybyśmy w takim pokoju, gdzie jest odgrywana jakaś scena, jeszcze chcieli mieć oświetleniowców, kamerzystów, nie wiem, make-up, dźwiękowców nie wiem kogo jeszcze to po prostu by się to nie udało. I kiedy zwiedzałem ten plan, no to się okazało, że w domu jest rozmieszczonych na stałe kilkanaście kamer a w kontenerze stojącym obok jest cała ekipa, która widzi te kilkanaście ekranów i decyduje, czy trzeba to jeszcze raz nakręcić, czy już jest OK, czy... Ale dzięki temu w domu, w scenerii, byli wyłącznie aktorzy praktycznie, którzy po prostu odgrywali tę rolę w sposób maksymalnie naturalny, no bo nie byli jakby pod wrażeniem tego, trzy osoby odgrywają jakąś scenę, a, a 30 osób, prawda, wokół z różnymi sprzętami chodzi, krąży, prawda, i, i rozprasza. To bardzo też czuć w tym filmie, tą naturalność tych scen. I stąd moje pytanie do Jimma Wilsona, który tą stronę produkcyjną również ko koordynował. Czy to nie jest jakaś, jakaś przyszłość dla kina, gdzie, gdzie aktorzy są postawieni w sytuacji skrajnie naturalnej, bez całych tych ekip wokół, bo to dało fenomenalny w moim przekonaniu rezultat w odgrywaniu tych scen. The film jest entirely shot in Poland. Tak. Film został w całości nakręcony w Polsce, w 100%. I to jest najważniejsze. Nie jestem pewny, jaka była końcówka pytania, ale z tego, co zrozumiałem, chodzi o przyszłość kręcenia filmów. Cóż... Nie sądzę i nie wiem, czy ja, John, czy ktokolwiek tutaj może wypowiadać się na temat przyszłości kręcenia filmów. I tak naprawdę jest to pytanie do Johna, ale mogę się domyślić, że jest to przyszłość jego filmów, a może nie, nie wiem. Dobrze słyszeliście, że ten pomysł polega na kręceniu wieloma kamerami w celu stworzenia wciągającego wrażenia czasu trażniejszego. Myślę, że była to metodologia będąca odpowiedzią na pytanie dotyczące pomysłów zawartych w filmie, i myślę, że John zawsze tak pracuje. Że zawsze dokonuje wyborów w odniesieniu do filmów, które nakręcił, i tych, przy których byłem zaangażowany, ale było ich tylko cztery. Ta metodologia wywodzi się z idei, filozofii, etyki, polityki, intelektualności, tak to wyglądało. Pomysł polegał na umieszczeniu widza w sytuacji, w której mógłby mieć jakąś nadzieję na identyfikację, nawet jeżeli była to tylko częściowa identyfikacja z tą perspektywą. Największą szansą było to, że może to stanowić odzwierciedlenie nas, więc aby zachować obiektywizm i czystość. I myślę, że John czasami używał takiego wyrażenia antropologia obserwacyjna prawie bez autora. I ta metodologia dawała na to największą szansę, ponieważ im bliżej nich jesteś, im więcej ludzi i sprzętu związanych z tworzeniem filmu i więcej ich wokół, tym mniej realne to się zdaje. Myślę więc, że tutaj był to raczej środek do celu, a nie przyszłość kina. To znaczy nie wiem czy możemy porozmawiać o tym między sobą. Myślę John, że ogólnie podobać się taki sposób kręcenia filmów. Zaczęło się trochę od testowania, ale myślę, że są historie filmowe, które nie wymagałyby takiej metodologii. Jak uważasz? Myślę, tak jak mówi Jim, to jest odpowiedź na podjęte zadanie. Chodzi o to, by znaleźć formę i treść. Tak naprawdę chodzi o znalezienie jakości tych składników. Projektujesz rzeczy zgodnie z historią, którą próbujesz opowiedzieć lub sposobem, w jaki próbujesz ją odpowiedzieć. Chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz. Myślę, że można mieć jeszcze inne poczucie, a John dużo o tym mówił i to było ryzykowne. Chodzi oczywiście o poczucie teraźniejszości. Skoro te wszystkie kamery nagrywają w tym samym czasie, a nie wiem jak dobrze znają Państwo sposób, w jaki zwykle powstają filmy, niezależnie od tego, czy jest to jedna czy dwie kamery, kiedy kręcisz scenę, potem zatrzymujesz się, odchodzisz, robisz to jeszcze raz, przesuwasz kamerę na drugą stronę, nagrywasz pod innym kątem, a potem to wszystko razem montujesz. Tutaj, ponieważ 10 kamer rejestrowało wszystko w tym samym czasie, nigdy nie trzeba było się zatrzymywać, aby to zrobić. Wszystko dzieje się w tym samym czasie, a kiedy oglądasz film w montażu, to to, co oglądasz, dzieje się w pewnym sensie w czasie rzeczywistym, w czasie teraźniejszym. Służąca przynosi kieliszek wódki na teraz przed domem, w tym samym czasie mężczyźni rozmawiają, spotykają się w gabinecie w sprawie projektu nowego krematorium, w tym samym czasie Hedwig i jej przyjaciółki piją kawę. Wszystkie te rzeczy dzieją się dokładnie w tym samym czasie i widz widzi je w czasie teraźniejszym. Myślę, John, że zawsze miałeś zmysł, który pozwalał stworzyć coś, co dawało poczucie, jakby perspektywy muchy siedzącej na ścianie. To działo się zanim tam byłeś i dzieje się nadal i sprawia wrażenie nowoczesności i teraźniejszości, a nie czegoś w rodzaju filmu historycznego. I to znowu było częścią tej etycznej czy politycznej idei polegającej na nadziei na dostrzeżenie siebie, być może w niewygodny sposób w tej rodzinie. Of hoping to make us ourselves, perhaps in an uncomfortable way, in this family. Tak, i to też bardzo wyróżnia ten film. No, tutaj znajdujemy się wśród ludzi, którzy w większości obejrzało sporo filmów o Auschwitz. Z racji nie wiem, czy pracy w muzeum, czy, czy, czy mieszkając w okolicach i tak dalej, Ale chciałem zapytać się panią Ewę Puszczyńską, czym w pani przekonaniu i w pani doświadczeniu. Ten film się wyróżnia. Co Pani wysunęła na pierwszy, na pierwszy rząd, jeśli chodziło o, o, o ten projekt? Ja myślę, że ten film wyróżnia się, można powiedzieć, wszystkim, dlatego że wszystkie, jak gdyby, fact and Figures, czyli liczby, fakty, o, to historyczne fakty dotyczące Holokaustu, Muzeum Auschwitz, są, można powiedzieć, no, powszechnie znane, czy miejmy nadzieję, że są powszechnie znane, tak, miejmy nadzieję. Ale gdzieś myślę, że w Polsce, przynajmniej powiedzmy, w pokoleniu moim, to my troszkę mamy to jakoś tam gdzieś w DNA i to jest znane, ale ten film on nie opowiada o faktach i liczbach, on opowiada o ludziach i opowiada o tych ludziach to, co już tutaj John wspomniał, o tym, że tak jakbyśmy opowiadali, o, o te, tamtej teraźniejszości, tak, w porównaniu z tą teraźniejszością naszą. Ale co tak, żeby już tutaj nie przedłużać, e, niesamowite jest to, że na pewno Państwo zauważyli, że my tutaj mamy jak gdyby dwa filmy. Jeden film, który słyszymy, a drugi film, który widzimy. I myślę, że to jest niezwykle wyróżniające, dlatego że my nie pokazujemy ofiar, pokazujemy tylko oprawców. W takim, a nie innym świetle, w takich, a nie innych sytuacjach. Natomiast to, co słyszymy i to, co widzimy, gdzieś w naszej podświadomości buduje cały obraz tego horroru, i to jest moim zdaniem tym bardziej przerażające. Widzimy wspaniały raj, można powiedzieć, tuż obok piekła, i dopiero ten raj tuż obok piekła, której piekło słyszymy. Dopiero powoduje to, że, że no, ten horror jest tym bardziej przerażający. Dla mnie, jeżeli tak jak mówię, mogłabym o tym filmie mówić bardzo, bardzo dużo i to, co, jak, jakie on na mnie wywarł wrażenie osobiście, ale myślę, że to jest niezwykle, jak cały film, cała metodologia, ale to jest bardzo nowatorskie. Nie pokazując, więźniów, nie pokazując fizyczności. Jednocześnie to pokazujemy chyba jeszcze tym bardziej wyraźnie. I myślę, że to jest dla mnie takim czymś bardzo niezwykłym. Jedną z bardzo niezwykłych rzeczy dotyczących tego filmu. Trudno się nie zgodzić. Na początku pamiętam pierwszą taką jeszcze bardzo wczesną wersję, też tutaj zresztą oglądałem, jeszcze bez dźwięku praktycznie, to była bardzo wczesna wersja. To sobie pomyślałem, że ciekawe, że ten mur, który tam stoi, jest takim murem, który dzieli te dwa światy. Dopiero później, jak zobaczyłem ostateczną wersję, to jest zdałem sprawę, że ten mur nie dzieli, on jest łącznikiem. On jest łącznikiem tych dwóch światów. Bartku, te osoby, które jakkolwiek miały udział w powstawaniu tego filmu, chociażby decyzjami administracyjnymi, a tutaj samorządowcom. Należą się ogromne podziękowania, na przykład za zamknięcie na pewien czas drogi, którą. Ogromne podziękowania. Jeśli się to nie udało dźwiękowo zrealizować, no to Bartka te osoby poznały. Bartek praktycznie stał się na kilka lat, no, jeśli nie mieszkańcem, to stałym bywalcem oświęcimia, bo film po drodze napotkał dwie trudności. Po pierwsze, nastał COVID, kiedy miało się zacząć kręcenie. Rozwaliło harmonogram kompletnie, a potem jeszcze nastąpił Brexit. W każdym razie no, to był projekt, który no, ty tutaj koordynowałeś na miejscu, tak. tworząc jakby no, warunki do, do nakręcenia tego na każdym poziomie, a jednocześnie był to projekt, który trwał tak niesamowicie długo i napotykał naprawdę realne, obiektywne trudności. Opowiedz trochę o tym z swojego doświadczenia. To znaczy, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja generalnie przez COVID bardziej utknąłem tutaj, jako że na samym początku, kiedy jeszcze zaczynaliśmy projekt i spotkaliśmy się z Jonathanem w Los Angeles, to był 2015 rok i to był czas, kiedy ja mieszkałem poza Polską, więc jakby przyjechałem tutaj po raz pierwszy w 2016. I tak raz na jakiś czas wracałem do domu, a w większość Czasu spędzałem tu, i z roku na rok ta większość czasu, którą spędzałem tu, się wydłużała. I oczywiście związane to było z przygotowaniami do filmu, z tym, jak research był przygotowywany i to, że bardzo wnikliwie wchodziliśmy w to wszystko, tak jakby krok po kroku. Aż do momentu, kiedy jestem w tej chwili tutaj i tak można powiedzieć, że ta Polska mnie z powrotem ściągnęła, czyli gdzieś w pewnym sensie oświęcim, i to wszystko, co robiliśmy ściągnęło mnie gdzieś z powrotem tu. Film uzyskał, drogi Jonathanie, bardzo pozytywne opinie, a jednocześnie opinie ludzi zaskoczonych czasami, że jest tak mało właśnie ofiar, że nie widać do końca Holokaustu. No, film nie jest o Holokauście. To jest, to jest studium antropologiczne tak naprawdę. Ale uzyskał no, bardzo dobre, już sporo nagród i bardzo dobre, dobre opinie. Z jakimi Uwagami się najczęściej spotykasz. Bo ludzie wychodząc rozmawiają o tym filmie. Ja to przeżywałem na różnych już pokazach i w Cannes, i w Paryżu, i w Nowym Jorku, i w różnych miejscach. I ludzie naprawdę rozmawiają. Zdarzało mi się, że dostawałem jakieś pytania, maile czy smsy od ludzi po prostu. Także to się jeszcze nie zdarzało wcześniej przy, przy, przy innych filmach, że ludzie się zwracają i chcą jeszcze jakieś do, dopowiedzi czy. Czy komentarze do jakichś scen, z czym ty się najczęściej spotykałeś? Spotykam się z bardzo różnymi reakcjami. Myślę, że nie ma jednej wspólnej. Czasami ludzie mówią to, co chcą, dla niektórych osób działa to oczyszczająco. Oboje uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym w Paryżu i jeśli pamiętacie, na końcu wstała kobieta, która w ogóle nie zadała pytania. Mówiła o historii własnej rodziny oraz powiązaniu i tragedii własnej historii rodzinnej w odniesieniu do Auschwitz. W ogóle nie zadała pytania, po prostu poczuła się ośmielona, że może o tym opowiedzieć. Może to mieć charakter od oczyszczającego, emocjonalnego, wyznaniowego, do politycznego, po próbę zrozumienia naszego świata przez pryzmat tego filmu. Moje odczucie wynika z mojego podejścia do tego filmu oraz filmów, które osobiście podziwiam i które noszę ze sobą. Są filmy, w których widz, osoba oglądająca film, dopełnia ten obraz. To się dzieje na poziomie podświadomości. Chodzi o filmy, które komunikują instynktownie i niemal przechodzą przez trzewia, zanim dotrą do głowy. I myślę, że ten film taki jest. Mam nadzieję, że tak jest. Mam poczucie, że jest dopełniany przez widza, człowiek się w niego angażuje i to, co z niego dostaje, jest tak naprawdę tym, co do niego wnosi. Dostaję różne pytania. Ludzie pytają mnie na przykład, dlaczego on na końcu wymiotuje. Na co niechętnie odpowiadam, bo wydaje mi się, że ludzie znają odpowiedź na te pytania. Jeśli sami poszukają, to znajdą odpowiedź na takie pytania, ale o to akurat pytają dość często. Pytata that, W kilku takich dyskusjach e, brałem, e, brałem właśnie udział w różnych bardzo gremiach. W tym w gremiach no, ludzi pochodzących z rodzin bardzo doświadczonych przez Auschwitz. I wiele osób mówiło mi potem, naprawdę wiele, to, 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 to nie były pojedyncze głosy, że zdały sobie sprawę, że muszą wrócić do, do tej historii, że muszą wrócić do książek, bo w tym filmie tak naprawdę nie ma dopowiedzeń, nie ma wyjaśnień, nie, nie ma narratora, który by ułatwiał widzowi zrozumienie. Jeśli widz nic nie wie o Auschwitz, a trafi przez przypadek na ten film, to tak naprawdę będzie mu bardzo trudno zrozumieć 90% jakby tego, co tam się wydarza. Czy, czy nie bałeś się tego, że, że wprowadzając, pokazując to w sposób no, tak naturalny, że że prawie że, prawie, że paradokument, a nie wyjaśniając tak naprawdę nic, no to, że słychać krzyki za muru komuś, kto nic nie wie, co się za tym murem dzieje, no to, to nic nie powie. Czy, czy nie, nie bałeś się? To jest film dla ludzi, którzy wiedzą. Albo dla ludzi, którzy potrafią się przyznać do tego, że nie wiedzą i wrócić do, do książek, do źródeł. Myślę, że Myślę, że tak. Te obrazy oczywiście utkwiły nam w pamięci, więc te dźwięki, które słychać w filmie, cały dźwiękowy krajobraz tego filmu, to z definicji coś o charakterze interpretacyjnym. Byśmy mogli zobaczyć te obrazy oczami umysłu, gdy usłyszymy te dźwięki. Myślę, że jedną z rzeczy, która do tej pory uderzyła mnie w tym filmie, jeżeli chodzi o liczbę widzów, było to, jak wielu młodych ludzi zareagowało na ten film. Jim i ja dużo o tym rozmawialiśmy, i nie wiem, czy o to chodzi, ale brakowałoby nam bardzo ważnego składnika, nie mając, jak powiedziałeś, kogoś, kto trzymałby cię za rękę podczas oglądania tego filmu. Myślę, że młodzi ludzie, z którymi rozmawiałem, którzy widzieli film, czują go. Myślę, że to coś, co czujesz, i dlatego być może ludzie mówią, że przyjadą do muzeum i poznają tę historię. Żeby film miał taki klimat, jak ma. Nie może wymagać ekspozycji, musi być naturalny, musi wypływać od bohaterów. Po prostu czułem, że to przeżycie, emocjonalne przeżycie filmu było najpotężniejsze ze wszystkich i myślę, że ludzie są w dużej mierze świadomi horroru tego miejsca i jego historii. Może nie szczegółowo, ale w ogólnym sensie są świadomi, czym było to miejsce.

Chcę tylko dodać do tego, co powiedział Johnny, całkowicie się z tym zgadzam, ale konkretną rzeczą, która może bardzo mocno łączyć się z miejscem, w którym się teraz znajdujemy, z tym regionem, jest ta część filmu, o którą ludzie czasami pytają w bardzo intrygujący i ciekawy sposób. A są to sekwencje z dziewczyną w obrazie termowizyjnym, sekwencje nakręcone w obrazie termowizyjnym i o co w tym chodzi, pytają. Kim ona jest? Niektórzy łapią tego sens. To Polka, której wzorem była prawdziwa postać, Bartku, to ty pierwszy znalazłeś Aleksandrę. Aleksandra mieszkała w Brzeszczach i była rzeczywistą postacią, którą znaleźli John i Bartek, która pojawiła się w drodze bardzo specyficznego pomysłu twórczego i pragnienia, ponieważ John musiał znaleźć postać, która reprezentowałaby coś innego niż Hesowie. Umarła w czasie prowadzonych przez nas badań, ale pochodziła z tych stron. Bartek, chcesz opowiedzieć historię? Jak poznałeś Aleksandrę? To było tak, że kiedyś pracowała w Muzeum Pani, która się zajmowała filmowcami. Niestety nie pamiętam jej nazwiska, ale od niej John chciał wtedy spotykać, spotkać się z jak największą ilością byłych więźniów jeszcze wtedy żyjących. I od tej pani dostaliśmy imiona, nazwiska i numery telefonów do osób, które mieszkały w Oświęcimiu i w rejonie Oświęcimia, które były byłymi więźniami. Generalnie było tak, że muzeum miało kontakt z tymi osobami i dbało o te osoby, tak jak pamiętam, więc. Pamiętam tylko, że ta pani powiedziała, że tu mam jeszcze jedną taką panią, która wprawdzie nigdy więźniarką nie była, ale mieszka w Brzeszczach i że ma niesamowitą historię. Jest już, ma już 92 lata, więc dobrze by było, żebyśmy się z nią spotkali. No i generalnie tak do niej trafiliśmy. A wtedy właśnie z Johnem szukaliśmy, jak my to nazywamy, światła, bo. Ta historia Hesa i wszystkiego, co spotykaliśmy w związku z nim i odkrywaliśmy tutaj, była tak ciemna i czarna, że nie dawało nam to jakby mm, nadziei na, na, yy, na zrobienie czegoś, co. Po prostu potrzebowaliśmy czegoś, co rozświetli tą. W muzyce to się za kontrapunkt. Tak. <laughs> No i tak trafiliśmy do Aleksandry, która y, opowiedziała nam całą swoją historię, i generalnie w ten sposób znaleźliśmy światło. Proszę Państwa, no, tą premierą zamyka się pewne koło, domknęła się pewna, pewna historia. No trochę żal, bo być może się będziemy trochę rzadziej widzieć, a może nie. Dziewięć lat temu człowiek się z, zdążył jakoś tak zżyć, zaprzyjaźnić. Ja chciałem na samo zakończenie podziękować Wam, całej ekipie, za tę wrażliwość, tę gotowość do, do wysłuchania, do zrozumienia, do, do, do znalezienia jakichś rozwiązań dobrych, sensownych i autentycznych. Bo myślę, że też właśnie ten autentyzm w tym filmie został, został naprawdę wyśrubowany na najwyższą półkę. I to jest coś, na czym nam bardzo zależy, zwłaszcza w, tej, w tych czasach, kiedy powstaje, przede wszystkim w warstwie książkowej, aczkolwiek w warstwie filmowej też już powstały, no, 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 no kompletne fikcje, bardziej lub mniej osadzone w rzeczywistości Auschwitz, to ta wasza zdolność, ta wasza... To zaufanie, które którym, który, udało się zbudować, no po prostu postawiło jakość, która jest w moim przekonaniu w produkcjach o Auschwitz dalece nieosiągnięta przez wiele wcześniejszych filmów, mówię zwłaszcza o tych ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech dekadach i, i za to za to Wam chciałem na koniec bardzo podziękować. Jak i za obecność tutaj na tej na naszej wspólnej premierze polskiej, a Państwo za to, że zechcieliście spędzić z nami ten, ten wieczór. Dziękuję uprzejmie. Wszystkie podcasty z cyklu o Auschwitz znaleźć można na stronie auschwitz.org. Ukośnik podcasty. Prosimy o wsparcie naszej misji i udostępnianie naszych podcastów w mediach społecznościowych.